Gdzie te prywatki mnie zapomniamy? Czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Że jest wiadomość głosowa. Nagrałem ci się na pocztę. Ajajaj. To muszę zobaczyć, bo chyba telefon mi szwankuje, bo nie dostałam. Miałam tylko, że połączenie nie odebrane. Jasne, bo wiesz co, ja takie miałem marzenie, bo ja miałem urodziny i tak chciałem, żebyś zaśpiewała mi 100 lat. Ojej, ja raczej nie nadaję się do śpiewania. No to chociaż tak powiedz życzenia jakieś. Życzenia? Tak, czego mi życzysz? No jako lekarz to na pewno muszę życzyć zdrowia. Tak. Spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkich? Wszystkich. To jest za krótkie, żeby spełnić tylko parę. Trzeba spełnić wszystkie i pewnie szybciej. No to jak najszybciej. To będziemy spełniać. Chyba tyle, no. Wydaje mi się, że spełnienie marzeń wszystkich i zdrowie to wystarcza. To jest najważniejsze. Dobrze, dziękuję ci, Mimy. Proszę. Dziękuję. A chciałam się jeszcze czymś pochwalić. No, wróciłaś do pracy? Nie, na chwilę obecną nie pracuję i nie wiem, jak to będzie. Aha. Pewnie raczej już chyba nie, chyba że może w innym szpitalu. Zobaczymy, na chwilę obecną otworzyłam swój biznes. Jaki? Ale to tutaj w moich rejonach. Co to za biznes? Szpital Polowy? Nie, zupełnie nie związane z moim kierunkiem. To co to za biznes? Będę właścicielem Lucky Plakera. Lucky Plakera? Tej knajpki? A ja przejeżdżałem tamtędy jakiś czas temu i widziałem, że tam już jakiś chłop stał, tam jakieś prace trwały, ktoś tam remontował, wiertarka robiła tak. I taką piłę coś mieli, co robiła tak. Tak robili. I ja się tak zastanawiałem, mówię, co tam się kurwa dzieje, zostawiszle, nie? Tak patrzę, kurwa, usiadłem sobie na ławce, poobserwowałem chwilę, pracy trwają, mówię, może będzie jedzenie jakieś, mówię. Ja się cieszę w takim razie, że pracują, a nie się opierdzielają. Tak, no to świetnie, to mam nadzieję, że będzie można w twoim towarzystwie zjeść jakiegoś double cheese'a razem z soczystą porcją frytasów. A będą bataty? Będą bataty? Pomyślę, jeżeli lubisz, to może mi się uda sprowadzić. Właśnie nie lubię. Lubię takie klasyczne, chamskie fryty. Tak. Ojciec przynosił 2 ziemniaki, flaszkę wódki i matka robiła wtedy frytki, no. Nawet soli wtedy nie było, słuchaj, to w piasku maczaliśmy. Nie było soli. Tak. Mieliśmy takie wtedy, takie mieliśmy kulę z rybką i ona miała taki piaseczek przypominający sól. To wylewaliśmy wodę, rybka leciała do kubka, maczaliśmy te frytki w tym piasku, jedliśmy jakby z solą. Rozumiem. No dobra, to w takim razie ja jeszcze spróbuję odsłuchać tą wiadomość. Nie, ja tam tylko śpiewałem ci mimi. Czyli porcja... Dzień na porcie mimuśki. Tak jest. No, gorąca mimuśka w mojej okolicy. Dobra, no to co? To trzymaj się, cześć. Dobrze, do usłyszenia. Cześć i powodzenia z biznesem. Napisz mi, jak będzie już działał. Pewnie, oczywiście. To przyjadę z chłopakami i zamówimy duże porcje. Pewnie. Cześć, papa. Zliszka na pewno będzie. Zliszka? No, o, no to no super. Pewnie. To cześć. O, jeszcze Zliszka będzie. No to zajebiście. Dobra, a gdzie jest ta Jasmina? Gdzie jest giga mega hyper zebrania członków złom gangu? Fire w shopie, siemaneczko. No, Charlie nie brał kilka dni leków. Jasmine tried to call you. To subik dla Charlie'ego, bo on widza szanuje. Dzięki serdecznie. Uśmiechnięta buźka. Nie to co ty? A, to sorry, to ja nie dziękuję. Dzięki. Halo. Cześć. Jedziemy już, musiałam koleżankę po drodze jeszcze zgarnąć.
Dobra, słuchaj, Charlie, a jeżeli znajdziemy to miejsce, to znajdziemy to miejsce. Wydaje mi się, że wiem, gdzie to jest, ale nie mam pewności. Kupę. Jak kupę? Kupę. Kupę siana masz, żeby mi dać za tą pomoc? Nie ma sprawy. Do zobaczenia. Dobra. Może nie siana, ale na pewno coś ci dam. Dobra, co jeszcze miałem załatwić? Kto tam pisał jeszcze? Leo, czy szefie? Irokes mi powiedział, że chce się jeszcze z nami widzieć. Mam temat do obgadania. Za ile tak mniej więcej się zobaczymy? Słucham, szefie. Cześć, Leo. Kopę dni tak naprawdę nie widzieliśmy się akurat. No, dawno już szefa nie widziałem. Byłem w Puerto Rico załatwić pewne biznesy. Oho. Wracałem motorówką. Nie mogliśmy lecieć samolotem z tym tematem, który przywiozłem. Dbam o gang. Stwierdziłem, że potrzebujemy czegoś więcej. Leo, spotkamy się, tylko będę musiał ogarnąć jeszcze jeden biznes. Czy się rozłączył, czy ja się rozłączyłem? Zadzwonię później, zadzwonię później. Sprawdzałeś DM na Discordzie? Może tam kanał? Charlie? Faktycznie z tego kibla. O kurde! Ej, Charlie, ty żyjesz? Ej, poszukaj leków. Ale jakich leków? On dostał autyzmu. Gdzie są leki? Charlie! Gdzie są leki? Nie ma tu leku, to sama. Dobra, to jest lek. To jest lek? Jaki lek? To do oddania, jak ci się lepiej zrobi. Dobra. O, chodzik tutaj jest jego. Co to? Czekaj, postaw mu chodzik. Postaw mu chodzik. Dobra. Weź tam podstaw mu. Tutaj za tym nie ma. Tutaj są jakieś te paliwo chyba i licz. Licz? Licz. Bić. Miecz. O, tutaj są jakieś tabletki. Nie właź do kibla, bo jak już weszłam, byłam tu. Ja pierdolę. Ja muszę w łazience, w sumie w szopce. Nie, ja tam już nie wchodzę. Zobaczyłam. Ej, Charles, gdzie ty masz te swoje tabletki? Tu? Chodzi o to piwo. No mówię ci, że o to alkohol. Czeka, chodzi. Czemu Eddie nie odbiera? Poczekaj, sobie dzwonię. Ani jeden, ani drugi. A budzi znaczy dziadek po koreańsko-niemiecku. Jak się dobrze czujesz? Czy się od niego udzieliło? Poczekaj. Jak on się nazywał, ten gościu? O.
Jaki Mike. Gościu? Mike. O. On też nie odbiera. Charlie wskazuje lewą ręką na telewizor. Ale że co? Popatrz, to Charlie z babcią. Charlie z babcią? No popatrz tutaj, taka... Przy telewizorze nie, leży blister tabletek. Nie, to ogarnąć. Poczekaj. Jak piwo jest? A może... Ej, może czopki są w lodówce? Czopki? Żeby zapisać się do psa? Czapy! Coś gadają między sobą chyba. Dawaj tego czopa. Ale ja go trzymam, ty mu wsadzę. Co jest? Czopka? Nie. Dobra. Nie! 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 Nie. Zgarnia czopki, kurwa mać. One celowo to robią, żeby powiedział nie. No. Wyżej to nie jest to. No. Charlie, znalazłam twoje tabletki. Czopki. Co? To nie czopki były. A co? Te tabletki to czopki? E-e. Czopki się w dupę wsadzą. E-e. No właśnie. Duzie? Nie no, na pewno nie. To co, ja go trzymam, ty mu wsadzasz? Dobra, okej, okay, ale ja nie będę patrzeć. Ja też nie. Kurwa, to za daleko poszło. Więc wiesz, jak musiała patrzeć. Na oczy? Dobra. Nie? Boję się go trochę. Charlie, rozumiesz mnie? Czy mam mówić wolniej? Eddie? Edward? Eddie mówił, że potrzebujesz swoich czopków. To nie było lekarstwa? A w sumie? Ja nic nie wiem. Może to Logan mówił? Kurwa, nie pamiętam. Nie wiem, poczekaj, sprawdzam jeszcze w razie czego tu pod gazetami. Nie widzi mi się w sumie wsadzanie mu czopka. Myślały, że ja się poddam. Nie. Że wstanę, powiem, że żadne dobra, czopki. Albo wiesz co, bo tutaj? Zatkam nos. Nie, a co? Nos. Aha. Zatkam nos, wejdę tam. Dobra, trzymaj mnie stara, pierdolnij mi w łeb. W razie gdybym się, wiesz, miała ocknąć i ten, dobra. Czekaj. Dawaj. Na traj mogłyby odegrać, no też. Jaśmin! Zjesz? To one poszły, szukają w kiblu tabletek i żygają, tak? Do tego kibla. One tam padły chyba. Wybiegła. Nie, ten odor mi się dostał do nosa. Mi dostęp. Kurwa. Chyba patrz, leżą tłukło tego zdjęcia. Ty, ktoś przyjechał. Szeryf. No tak. Ja pierdolę, że szeryf przyjechał. Szeryfi. Co jest, kurwa? Kurwa, szeryfi. Co jest? Idą tu. Co jest, kurwa, mama? To kibla i to... Trzymam. Jeszcze na niego. Co się o kurwa, kurwa. O kurwa, kurwa, mać. O kurwa, zagapiłem się rozterką. Coś tu odjebałeś, kurwa. Ja się zadzwonię do właściciela, bo ktoś chyba jest na tego sesji. Tamki. Dobra, to już tam. Wiedziali, dam ci tabletkę po cichu. Pierdolę, ale akcja.
Będzie, Maria, co ty mu stopy? A, jakie to stopy? Jeden do wszystkich jednostek podjeździe na moje 10. Ty nie pierdol, że... Ale mnie nie wpadnę! Dawaj! Niedaleko... Chyba jeszcze jakiś apuś na mnie patrzy. Chuj tą szybę. Czy słychać mężczyzny? Co jest, kurwa? Konkretnie, mocno i przede wszystkim w ten sposób. Proszę. Halo, dzień dobry! Niedaleko tego spędu kikisowskiego na kapucinę. Halo, przepraszam. Halo, przepraszam, się pałam. O kurwa, to już nie pan. Ja pierdolę. Czekaj. Ale się odjebało. Dobra, dzwonię do adwokata. Masz mu tą tapsę? Mam mu tą tapsę, ale chyba pieśtupek musi być. Czas nastawiaj dupę. Napisz do Diego 3G. Dzięki za 5 miesięcy. Dobra, muszę się skupić, żeby nie odjebać czegoś. Są przetrzymywane prostytutki. Co, udajemy ofiary teraz? Udawaj prostytutkę. Udawaj prostytutkę. Nie chcę nawet prostytutki, nie wiem jak to się robi. Daj mi puszkę. Ja pierdolę, ale się odjebało. Wiem, że impreza, kurwa, jak dziadowi się coś stało? Jak dziadowi się coś stało? To twój dziadek, nie ktoś, słuchaj. Krzysz. Osoby przebywające w środku nie odpowiadały na nasze wyzwania. Właściciel sygnał... Przecież to jesteśmy zamknięte od środka, żeby się od środka jesteśmy. Bił kołem z biuro szeryfa. Kurwa. Proszę wyjść z rękoma w górze. Idziemy siłą. Wstawaj. Trzeba wyjść. Trzeba mu pomóc. Proszę zabrać to. Szeryf office. Ale to zabrać. Nie no, odjebało się. Ja to ogarnę. O, na pewno. Przepraszam, tutaj jest awaryjna sytuacja. Co to znaczy jest awaryjna sytuacja? Zamknął mnie. Czy w budynku znajduje się właściciel? Jesteśmy w trakcie podawania starszemu mężczyźnie czopków i jego leków. Czopków? Bardzo się stresuję takimi sytuacjami. Jak podajecie mężczyźnie czopki? Normalnie. Czy mężczyzna jest przytomny? Chciałbym usłyszeć jego głos. Albo proszę opuścić posesję. Wyjść na zewnątrz z rękoma w górze. Ale to proszę udzielić mi informacji, ile osób jest w środku. Dwie. Czyli są dwie osoby, a pani powiedziała, że... To ja jestem trzecia, bo nie jestem pani w środku jest trzecia, już. Tak? Proszę o wyrażanie się precyzyjnie. Proszę poprosić o pozostałe dwie osoby o wyjście na zewnątrz z rękoma w górze. Inaczej wtargniemy siłą. Mogę wejść do środka? Bo mnie nie wpuszczą. Nie może pani wejść. Proszę uchylić drzwi. Chcę cały czas pani ręce widzieć w powietrzu. On nie da rady wstać! On nie jest da chory. Rady wstać! On jest chory na auto. Dobra. Nie wiem, czy mężczyzna może wstać. Chodź, czy mężczyzna chodź, żyje dziadek. Przytomny? Wychodzimy! Żyje. To proszę w takim razie o drugą osobę. O! Dobra, opuśćcie broń, to jeden chyba z właścicieli posesji. On jest... Co się dzieje, panie? Panie Liok, co się dzieje? Ręki mu pomogły. Wszystko w porządku? Może pani już opuścić ręce. Tak, panie Liok, no, wszystko w porządku. Zobaczyłem przez okno, że ktoś kręci się u pana w mieszkaniu i pana Logana w mieszkaniu. Dlatego jasne. Pozwoliłem sobie zainterweniować. Jasne, do pana. Jasne, dziękuję, na telefon musiałem mieć w spodniach. Rozumiem, czyli wszystko jest w porządku, tak? Tak. Wszystko jest w porządku. W takim razie za kłopot. Pewnie. A chce pan wejść? No, wszystkich tutaj... Może lepiej nie. Wszystkich tutaj nie pomieszczę, szczery poszło, ale... Może lepiej nie. Spotkamy jasne. Jeszcze porozmawiamy. Proszę... Jasne. Co pan tam robił. Oczywiście. Wszystkiego dobrego dla państwa. Chodźcie, dziewczynki. Chodźcie. Nie.
Nie wiem, jakieś niebieskie tabletki leżały przy telewizorze. A, już mi lepiej. Dziękuję. Patrz przez okno. A, obława policyjna, no ale... Spokojnie, nic się dzieje. Spokojnie, dziewczyny. Już mi lepiej. Po tym czapku. Tak. Czapki z głów, że tak powiem, drogie panie, za waszą interwencję. Lepiej się już czujesz? O, zdecydowanie. Bardziej, że cały szeryf ospał myśli, że dupce dwie model, ale... Tutaj tak zestresowałam. Chyba mi słabo. Wszystkie jednostki... Sporo jednostek było, ale wiecie co, zakręciło mi się w głowie. Jaśminko, jak dzwoniłem do ciebie. Dziękuję. Wiesz, powiem ci, że ja mam takie skoki. Jak nie biorę regularnie tabletek i nie jadam śniadań, to mam takie skoki. Skoki ciśnienia. I po prostu zwaliło mnie z nóg. Tak naprawdę to, żeście uratowały mi dziewczyny życie, bo ja w takich sytuacjach często kładę się na podłodze i dostaję bolesnych konwulsji. Tak. Była taka sytuacja raz, w 2018, że ja ugryzłem sobie fragment języka. Tak, bo tak mi się ręka... Odgryzłem sobie fragment języka, zobacz. Uchaj, chowasz. Wafu. Zjadłeś go? Wafu. To jest słony język. Jak zobaczysz, dalej, kał, to kurwa, słony, słony, to. I kurwa, i zaraz tam z tyłu, Ach, dobra. No, ale uratowałyście mi dziewczyny życie, bo ja w takich sytuacjach często dostaję po prostu też wymiotów i leżąc na wznak na łóżku mogłoby by się skończyć tragicznie. Dziękuję wam za pomoc. No, my spieszyłyśmy się... No szybko się spieszyłeś. Skuterem jechałyśmy. O, dziękuję. Tak, tylko problem był właśnie ze znalezieniem tych. Znalazłyśmy jakieś czopki w produkcie. Czopki? No. A nie, to są zatyczki do uszu. Tego takie życie. Niewiele brakowało. To są zatyczki do uszu, no. Z chłopakami się wymieniamy. A tu prawie ci wsadziłyśmy je w dupę. O, kurde, naprawdę? Kurde, dziewczyny, ja myślałem, że przyjeżdżacie pomóc, a wy się chcecie bawić. Słuchajcie, czy mogę pojechać po Bungo Boxa i się pobawimy trochę. A przedstaw mi swoją uroczą koleżankę blondynę. Ona może się sama przedstawić. Nie, no to ty miałeś mnie przedstawić. To jest Szlora. Szlora? Szlora. Stara Pindo. A ty jesteś starą Pindą? Ja myślałem, że Jasmine. To jest jej przyzwisko. Szlora. Jasne. Szlora stara Pinda. A, Szlora de stara Pinda. Słyszałem coś na mieście. Co? Co słyszałem? Mhm. Piosenkę z radia, no. Nic więcej. Dobra, dziś nie zjecie coś? Macie ochotę na coś do jedzenia? Tak. Dobrze, no to ja nie mam nic do zaproponowania, ale możecie jechać do knajpy i se kupić na przykład. Ale dziękuję bardzo serdecznie za pomoc i na pewno się odwdzięczę Jasmine solidnym plikiem pieniędzy. Ja wiem, że ty jesteś Jasmine i jesteś Jasmine, taka murzynka, ale powiem ci tak, Jasmine, a mogę ci mówić inaczej na przykład, to będę pamiętał. Stara Pinda. Na przykład kochanie, jakbym do ciebie mówił, to kurwa, zaraz bym załapał. Nie no, kochanie, to tak wiesz, bardzo, bardzo... Osobiście. Tak. Ślańcie. O, może być. Może być. Może być. Dobra, to ty jesteś Ślańcie, a ty stara Pinda, tak? Nie chciałbym pomylić. Nie, ona była stara Pinda. A ty?
Szlora. Szlora. Dobra, Szlora i Słoneczko, a.k.a. Stara Pinda Jasmin. Dziękuję wam, dziewczyny, naprawdę. Słuchaj, Jasmin, ja ci podeślę, puszczę ci jakiś ten przelew, albo gotową ci się rozliczę za pomoc. Za uratowanie życia, dobra? Nie no, spokojnie. W ogóle ja nie byłam pewna, czy to na pewno tu, ale jak powiedziałeś o śmierdzącej łazience, jak tu byłam ostatnio z Loganem, to... Byłaś tu z Loganem ostatnio? No, bo mu pomagałam, jak wyszedł z pierdla. No, powiedział, że niezłe ciśnienie miał po tych latach odsiadki. Cieszę się. Tak, mi też to powiedział. W ogóle jak wam się tu podoba, dziewczyny? Może chciałybyście Panego pracować? Panego Flaminga. Może chciałybyście tu pracować? Tak, robilibyśmy prywatne sesje zdjęciowe z wszelkimi klientami z miasta. Klientami? No, takimi fotografami. Nie no, ja to myślałam o Mainie samochodowej. A, Mania. Bikini. Kurwa, jeden mózg. Mhm. Mania, brawo. Tak, Mania brawo. Samochodowa bikini. Super sprawa, super. Bardzo dobry pomysł to jest. Podrzucić was do miasta? Mamy skuter. A macie skuter. Tak. Jasne. Dobra, to dziękuję. Jedziemy chyba na jakieś jedzenie. Uważaj na siebie. Dziękuję, Jasminko. W razie czego mogę dzwonić do ciebie? Bo nie ma chłopaków. Eddie miał dzisiaj wrócić, ale go nie ma. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. No, nie ma Ediego. Mi też bardzo przykro. A oddasz mi zdjęcie? Wiesz co? Tak. Ja ledwo widzę, co tam na tej fotce jest. Okularów nie zmieniłem. No, okularów nie zmieniłem. Muszę okulary do patrzenia na zdjęcia wziąć, a mam tylko do słońca. Czyli do ciebie, słoneczko. Dobra, dziewczyny, lecę jeszcze szybko do lekarza, żeby nie, póki pamiętam, pod dodatkową porcję leków. Trzymajcie się, cześć. Jasne, trzymaj się. Sprawdź DC po zdjęcie. Dziękuję, dziewczyny, cześć. Jasne, cześć. Buziaczki dla was, buziaczki, cześć.